Pomóż, Nikola. Czekaj, pomóż, ja? Ona jest ciężka. A to czemu ja? To niech jakiś mężczyzna pomóż, pomoże. Kasia i Nikola wreszcie mogą przetestować rurę. Ej, nie ciąg. To czekaj, ja chcę iść w tą stronę. Przykleiło mi się coś. Co? Kupiłyśmy tą rurę za 300 zł, gdzie takie rury biegają koło 1000. Naprawdę, 1800 to jest tak minimum. I to chyba najlepsza rzecz, jaką wylosował kolej z Warszawy, wylicytował. To kobiety czynu, więc ambicje mają spore. Zaczynam się obawiać. Dobra, otwieraj, dłuższe są lepsze. Tak, jest gorąco. Powiem szczerze, że to jest coś nowego i na pewno będziemy licytować dalej. Mocne ciśnienie jest na firmę i będziemy to robić, dopóki to się tak fajnie nie rozkręci, jak mam w planach, ale tych planów wam nie zdradzę na tę chwilę. Na masie... Jeszcze raz, pokaż od dołu, jak ma. Od dołu, on ma tą małą, później ma tą... małą. No to, później ma chyba tą, co trzymasz w ręce w tej prawej. Nie, on ma tą większą, zobacz, Nikola. I tą. Zębami do góry, dobra. No, mam nadzieję, że to nie spadnie, jak będziemy się kręcić. Czekaj. Moim marzeniem jest na 30 urodziny kupić sobie Porsche i powiedziałam sobie, że na te 30 urodziny pójdę do tego salonu i wezmę sobie te Porsche. Cel jest jasny. No i jemu to tak schodzi w dół. To nie wiem, to chyba... No, to jest taka zasada, facet montuje rurę, a ty na tym tańczysz. No, bo to tak jest, wiesz, a tu trzeba być i facetem, i kobietą jednocześnie każdym. Dla mojej córki chciałam biznesu przede wszystkim, żeby nigdy nie była uzależniona od mężczyzny. Z moją mamą to mamy takie pomysły, takie pomysły. Zobacz do góry. No ja wiem, że jest podwieszona. Ja myślałam, że ona nie jest do sufitu, tylko są takie, co się nie montuje do sufitu. Licytujemy dalej. Może żeby znajdziesz, licytujesz lepszą rurę bez montażu na sufit. Trzymaj kielich. Wystawimy ją albo na live, albo się sprzeda w internecie, ale zaczniemy od licytacji. Składamy to wszystko do woreczków z powrotem.